Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Przed chwilką zorientowałem się, że biorę udział w panelu tematycznym rozpoznanie, analiza danych z białego wywiadu, aspekty prawne. To powiem szczerze, że nie na ten temat będę mówił. Tak, mam prezentację przygotowaną zupełnie na inny temat, natomiast dotyczy szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa, czy zdolności sił zbrojnych do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni, w szczególności tutaj w jakiś sposób dotykam operacji InfoOps. Jak przystało na cybernetykę, jestem absolwentem Wydziału Cybernetyki, więc tutaj w tytule jest o sterowaniu. Zajmujemy się na Wydziale Cybernetyki sterowaniem ludźmi, systemami, grupami ludzi czy maszynami. No i o tych maszynach nie będę mówił, chociaż to z innej perspektywy jest najbardziej ciekawe, ale będę mówił o sterowaniu ludźmi, ale takim specyficznym sterowaniu, złośliwym sterowaniu i przez to złośliwe sterowanie ja rozumiem, proszę Państwa, celowe wprowadzanie w błąd ludzi, czyli generalnie proces manipulacji. Ale nie chciałem tego słowa używać tu na slajdzie, manipulacja, dezinformacja, po prostu tak cybernetycznie złośliwe sterowanie ludźmi. Zacznę od takiego slajdu, który po prostu niezwykle mnie zawsze inspiruje i pokazuje, że człowiek buduje coraz bardziej zaawansowaną technologię, a ta technologia zmienia coraz bardziej człowieka jako takiego i jego otoczenie. I dzisiaj będę chciał troszkę powiedzieć o tym, że człowiek nie jest samotną wyspą, o czym doskonale wiemy, tylko wchodzi w różnego rodzaju interakcje z innymi ludźmi i tworzy w ten sposób sieci. I proszę Państwa, te sieci, a dokładnie struktury tych sieci oraz technologie, które umożliwiają budowanie tych sieci, mają niezwykły wpływ na to, jakie są możliwości złośliwego sterowania ludźmi. I właśnie zacznę od tych struktur. Proszę Państwa, nie chcę mówić bardzo matematycznie o tym, chociaż to mnie najbardziej fascynuje. Umieściłem dwa obrazki, które pokazują dwa skrajne sposoby konstrukcji sieci społecznych. Caveman World, świat jaskiniowca, tak jak żeśmy tworzyli te interakcje wiele, wiele lat temu. I z drugiej strony coś, co się nazywa Spaceman World, świat przestrzeniowców, o którym pisał Asimov w swojej serii książki Roboty. I on przedstawiał tam taką hipotetyczną planetę Solaria, gdzie, proszę Państwa, ludzie wchodzili w interakcje zupełnie inaczej niż jaskiniowcy. Jaskiniowcy, jak dobrze wiemy, wchodzili w interakcje, biorąc pod uwagę swoją fizyczną lokalizację. Tak? Te interakcje generalnie były zdeterminowane przez fizyczną lokalizację. Ci ludzie fizycznie blisko mieszkali i mierzyli się z tymi samymi zagrożeniami, więc te więzi były silne. I właściwie każdego przynajmniej w jaskini znał. Potem się to rozluźniało, tak? I dochodzimy, w szczególności to ostatnie lata, COVID spowodował, że niezwykle się zbliżyliśmy do tej solarii, gdzie ta fizyczność nasze miejsce w świecie fizycznym nie jest już tak istotne. My możemy niemalże z taką samą łatwością kontaktować się z osobą, która jest fizycznie blisko, tutaj na tej sali, no i w Stanach Zjednoczonych, tak, gdziekolwiek na świecie. To powoduje, po pierwsze, w jaki sposób zjawiska różnego rodzaju, chociażby właśnie to złośliwe sterowanie, ta dezinformacja, fake newsy medialnie nazywane, jak się rozprzestrzeniają, ale też, proszę Państwa, ta łatwość nawiązywania kontaktów z drugiej strony wpływa na silność tego kontaktu. Te kontakty nie są już tak silne jak kiedyś. Ludzi, ponieważ bardzo łatwo je nawiązać, ale równie łatwo je zerwać. No i teraz graficznie można by powiedzieć, świat jaskiniowca, proszę Państwa, widzimy takie niezależne, odseparowane jaskinie, gdzie te kontakty są silne, na zewnątrz nijakie i powolutku zaczynamy puszczać te kontakty fizyczne i to się rozluźnia, przechodzimy powolutku coraz bardziej w kierunku tej solarii. Gdzie jesteśmy obecnie? Obecnie nie wiem, gdzie jesteśmy, ale proszę Państwa, jakiś czas temu, 10 lat temu, jak nasza klasa jeszcze żyła i dosyć łatwo było pozyskiwać dane z mediów społecznościowych, w szczególności właśnie o tych strukturach wzajemnych kontaktów, to takiego tutaj sobie botka napisaliśmy ze studentami, chodził i tylko wycinek pokazuje tej sieci wzajemnych
kontaktów. Te sieci specyficznie mają specyficzne własności i te własności wpływają na to, jak różnego rodzaju zjawiska rozprzestrzeniają się w nich. Tutaj widać, nie tłumacząc tego bardzo precyzyjnie, pewne community structures, pewne takie grupy węzłów silnie usieciowionych, Państwo to widzicie, a na zewnątrz dużo mniej. Widać też pewne takie specyficzne węzły, które się nazywają hubami, które są bardzo silnie usieciowione. To tam ma specyficzną nazwę, stopień wierzchołka, potęgowy rozkład stopnia wierzchołka. I tu mógłbym opowiadać o tych różnego rodzaju własnościach tych sieci. Najlepiej jest, jakby się udało zebrać rzeczywiste struktury, żeby badać zjawiska. To, tak jak powiedziałem, nie jest obecnie proste. Facebook ma to, tak? Twitter ma to. My możemy kupić, ale nie wszystko kupimy, tak? Takie chodzenie po tych sieciach i zbieranie tych danych jest trudne. A skądinąd, w szczególności na uczelni, na Wojskowej Akademii Technicznej, na Wydziale Cybernetyki, chcemy badać te sieci. Nie mamy za bardzo do nich dostępu, no to staramy się je modelować. I tutaj, proszę Państwa, było wiele prac przez ostatnie 50 lat nad tym, jak generować syntetyczne sieci, czyli takie sztuczne, ale o własnościach sieci rzeczywistych. I proszę Państwa, nie będę wchodził w szczegóły, nazwy troszkę oddają. Mamy takie modele grafów regularnych, jakiś przykład grafu regularnego przedstawiłem, grafy losowe, gdzie tam zupełnie te połączenia są rozdystrybuowane losowo pomiędzy parami wierzchołków, grafy małego świata, w których mamy pewne klastry, widzimy tutaj takie wierzchołki, które koło siebie są i są ze sobą związane, ale oprócz tego są różnego rodzaju skróty, pojawiają się, które istotnie wpływają na to, jak zjawisko różnego rodzaju wirus komputerowy, dezinformacja będzie się rozprzestrzeniała. I najnowsze modele, 99 rok pierwszy raz zaproponowano ten model, sieci bezskalowe. I w oparciu o te sieci bezskalowe pracujemy, generujemy sieci syntetyczne o własnościach sieci rzeczywistych i badamy, jak różnego rodzaju zjawiska w tych sieciach się rozprzestrzeniają. Czyli to powiedziałem troszkę o strukturach. Druga kwestia to, proszę Państwa, te struktury nie powstają tak sobie, tylko w oparciu o pewne technologie. I kierunki rozwoju tych technologii właśnie istotnie determinują też te struktury. I jako przykład podaję zawsze internet, który można powiedzieć, że miał takie trzy odsłony. Odsłona Web 1.0, do dzisiaj żywa, są takie portale, gdzie generalnie mamy możliwość tylko czytania, czyli większość użytkowników jest tylko czytaczami, mówiąc nie po polsku, tak? Tylko ograniczona liczba osób ma możliwość publikowania treści. To jest już passé, tak? To jest passé właściwie od końca lat 90. Zauważono, że ludzie chcą się dzielić treścią, tak? I pojawiły się pomysły, właśnie w Polsce nasza klasa, grono wcześniej, tak? MySpace, czy w końcu Zuckerberg, który nie był pierwszy, ale wypłynął, że trzeba tworzyć nie portale, tylko platformy. Platformy, na których możemy się dzielić treścią. Każdy ma możliwość. I to jest Web 2.0, czyli to już jest read-write web, sieć do pisania i do czytania. No i tak funkcjonuje Facebook, YouTube, Twitter i tak dalej. Tak? Do tego w pewnym momencie dodano sztuczną inteligencję i to jest Web 3.0. Ta sztuczna inteligencja uczy się nas, uczy się tego, z czego korzystamy, na jakie portale wchodzimy, co lajkujemy i w oparciu o to tworzy nasz profil i w oparciu o to dostarcza nam treści, które według tego algorytmu, czy twórcy tego algorytmu, są dla nas atrakcyjne. Tak? I to troszkę się wpisuje w coś, co tutaj już była mowa na poprzednim panelu, w te bańki, tak? W te bańki, jak te algorytmy nas wpychają w bańki i jeszcze o tym troszkę powiem. Współcześnie jak wygląda ten z Google, znalazłem w Google, tak? Ja tego nie namalowałem. Jak wygląda sposób jakby korzystania z mediów? No, tak wygląda. Po prostu współczesne środowisko informacyjne to dla współczesnego człowieka, w szczególności digital natives, to są media społecznościowe. Tak? To powoduje, w jaki sposób my, proszę Państwa, te informacje pozyskujemy, przetwarzamy, konsumujemy i wypychamy dalej. No przede wszystkim robimy to bardzo emocjonalnie szybko. A jak coś robimy emocjonalnie szybko, no chcemy być pierwsi, tak? Social media, są mi, ja jestem najważniejszy. Jak chcemy być szybcy, to te nasze naturalne odruchy są, bym powiedział, tak potęgowane. A te naturalne odruchy, o tym już była mowa, to jest przede wszystkim tendencja do szukania treści, które potwierdzają nasz dotychczasowy obraz świata, tak? Confirmation bias. Druga sprawa, nawiązywanie, czy drugi taka tendencja, odruch, że nawiązujemy generalnie
z większą sympatią częściej kontakty z osobami, które mają podobne poglądy jak my. Tak? Similarity attraction effect to się nazywa. To generalnie powoduje właśnie to social bubbles, samo z siebie, te nasze naturalne odruchy. A jeszcze w te nasze naturalne odruchy wchodzą te algorytmy, czyli to social filters, które jeszcze bardziej nas wpychają, co powoduje polaryzację. A polaryzacja jest zarówno etapem, jak i czasami efektem manipulacji. No do tej manipulacji, proszę Państwa, wykorzystywane są różnego rodzaju zaburzenia, czy inaczej mówiąc patologie informacji, różnie się to klasyfikuje, różne są taksonomie, nie chcę wchodzić w szczegóły, tutaj jakaś przykładowa jest taksonomia takich zaburzeń informacyjnych. Te disinformation, najczęściej się mówi, że to są te fake newsy, bardzo często generowane przez algorytmy sztucznej inteligencji, że więc one nie tylko nas w te sidła wpychają ze względu na to, że takie treści nam oferują, jakie oferują, ale jeszcze te treści generują, tak? I mamy do czynienia z deepfake'ami. To jest oddzielny obszar, o tym nie chcę mówić, chociaż bardzo ciekawy. Proszę Państwa, wiemy, że mamy te struktury, wiemy, że mamy różnego rodzaju patologie informacji, dezinformacje, która się rozprzestrzenia. No, jak można wyczuć, ta dezinformacja, ta dyfuzja tego rozprzestrzenia się w pewnym środowisku. To środowisko to jest właśnie ta struktura tej sieci, czyli ten graf. I proszę Państwa, bardzo prosty tutaj case, bo nie chcę jakby zanudzać albo trudnych tematów rzucać, jak w różnych strukturach będzie się rozprzestrzeniała bardzo prosta patoinformacja, no mem jakiś. Użytkownik albo dostanie mem i go przyjmie, bo uzna za atrakcyjny, ciekawy, ważny, albo go nie przyjmie. I to jest z prawdopodobieństwem 0,5 tu wrzucone, że z tego stanu podatny do zainfekowany tą patoinformacją jest jakieś prawdopodobieństwo. To jest z modeli w ogóle rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w sieciach. I z jakimś prawdopodobieństwem w pewnym momencie mu przechodzi zainteresowanie tym memem i już więcej go nie przesyła na kolejnego, następnego dnia. I to jest, proszę Państwa, te dwa parametry, prawdopodobieństwo zarażenia patoinformacją i jakby prawdopodobieństwo odpuszczenia sobie tej informacji, tworzą taki parametr wiralność patoinformacji. I proszę Państwa, jak ta wiralność, czyli jakość tej informacji, czy dokładnie patoinformacji jest bardzo wysoka, to okazuje się, co widzicie Państwo na slajdach, struktura sieci nie ma wpływu. Tutaj mamy do czynienia z siecią właśnie scale-free, czyli tą bezskalową, która najlepiej oddaje sieci rzeczywiste, siecią losową i taką siecią regularną. No, wydaje się, ta struktura, jak widzicie Państwo, na bardzo wysokim poziomie jest taka czerwona linia, czyli tak dużo węzłów jakby pochłonęło tą informację. Więc można by powiedzieć, kurczę, mówiąc kolokwialnie, to nie ma wpływu. Jak się okazuje, im mniej wiralna jest ta patoinformacja, tym ta struktura ma większy wpływ. W pewnym momencie patoinformacja jest w stanie rozprzestrzeniać się tylko w jednym rodzaju struktury. Tylko w sieciach bezskalowych, czyli w takich sieciach, w jakich my żyjemy. To jest bardzo ciekawe. Dlatego mamy do czynienia, z matematycznego punktu widzenia, z takim dużym wysypem różnego rodzaju teorii spiskowych. Tak? To matematyka pokazuje. Gdybyśmy żyli w innym świecie, o innej strukturze, nie mielibyśmy tego. Tak? Albo pochłonęłoby wszystkich ta patoinformacja i każdy by miał już taki obraz świata. Dobrze, przechodzę do drugiej części mojej prezentacji. Proszę Państwa, no nie chcę mówić o tej patoinformacji jako informacji, która wprowadza w błąd, tylko chcę powiedzieć bardziej o manipulacji. I tu polecam obejrzeć film, z którego screen wrzucam, z Leonardo DiCaprio, Incepcja. Pewnie Państwo oglądali, gdzie świetnie jest przedstawiony sposób manipulacji. Tam właśnie jest opisany, nie w sposób matematyczny, ale ale w sposób, bym powiedział, taki obrazowy proces manipulacji. To każdy powinien obejrzeć, kto chce być odporny na manipulację, więc nie będę tutaj fabuły zdradzał. Natomiast powiem, że matematycy zajmują się modelowaniem
manipulacji, procesu manipulacji, procesu złośliwego sterowania. I takim właściwie pierwszym matematykiem, którym się tym zajął na poważnie, czyli stworzył modele matematyczne, był Władimir Lefebvre w Związku Radzieckim w latach 60., gdzie pokazywał, jak mamy dwa obiekty, obiekt X, który chce sterować obiektem Y, no to jak to zawsze w sterowaniu, żeby jakimś obiektem sterować, to trzeba sobie zbudować model tego obiektu, którym chce sterować. No i sprawa o tyle nie jest prosta, że życie nie jest proste, tylko życie składa się z części rzeczywistej i takiej urojonej, tej takiej, którą mamy w głowie. I żeby faktycznie sterować ludźmi, nie maszynami, tylko ludźmi, to trzeba sobie zbudować właśnie ten model refleksji obiektu Y o sobie samym i jego otoczeniu, obiektów, z którymi wchodzi w interakcję. Tutaj Lefebvre bazuje na koncepcji z XVII wieku Johna Locke'a, takiego filozofa, który zdefiniował, co to jest refleksja, zdolność jakby spojrzenia na swoje poglądy, przekonania z pozycji obserwatora. I po tej takiej refleksji można ten obraz świata, dotychczasowy model świata poprawić, zmienić w oparciu o to, co do tej pory wiem. To ma charakter rekurencyjny, to też ma bardzo ciekawe konsekwencje. I to się nazywa refleksja pierwszego rodzaju. Lefebvre to rozszerzył do koncepcji refleksji drugiego rodzaju, gdzie ja patrzę na nie tylko na refleksję o sobie samym, ale staram się zbudować model refleksji obiektu, którym chcę sterować i co o mnie myśli, jaką refleksję o mnie ma ten obiekt, którym chcę sterować. No i tu powstaje całe drzewo, hierarchia refleksji. I reasumując, proszę Państwa, jak obiekt X chce sterować obiektem Y, to buduje sobie model refleksyjny obiektu Y na określonym poziomie w tym drzewie hierarchii refleksji. Tu jest w ogóle bardzo ciekawa gra, którą można zagrać i pokazać, kto jaki ma poziom refleksji. Na studiach MBA, które są prowadzone na Wydziale Cybernetyki, taką grę sobie odgrywamy i tu nie będę zdradzał więcej. W każdym razie, jak sobie zbuduję już taki model, to w oparciu o ten model refleksyjny ja przygotowuję właśnie te porcje zaburzeń informacyjnych, information disorder, stąd tu ID, tak, tych patologii informacji w taki sposób, żeby wpłynąć na działanie obiektu Y. Oczywiście to jest cały proces, to trochę trwa, to zwykle nie jest pojedyncza porcja informacji, którą wysyłam do obiektu Y, żeby on podjął działania, które ja bym chciał, żeby podjął, zwykle to troszkę trwa, ale reasumując, sterowanie refleksyjne to jest zmiana podejścia od sposobu standardowego na zachodzie, czyli przewidywania ruchów przeciwnika w kierunku tego, co bardziej na wschodzie, wpływania na ruchy przeciwnika poprzez właśnie to refleksyjne sterowanie. W tym standardowym, takim bym powiedział, modelu z lat 60. mamy dwa obiekty. Jak dobrze wiemy, w szczególności w mediach społecznościowych, te interakcje są pomiędzy wieloma obiektami. I tutaj trzeba wiedzieć, że te obiekty różną rolę odgrywają. To nie jest tak, że jeden jest sterujący, a drugi sterowany. I tutaj się świetnie sprawdza teoria Władimira Wołkowa, Francuz, który wymienił, jakie role obiekty mogą spełniać. Więc oprócz tych dwóch, sterujący i sterowany, czyli zleceniodawca w tej nomenklaturze Wołkowa i grupa docelowa jako obiekt sterowany, sterujący, zleceniodawca, sterowany, grupa docelowa, to mamy agent wpływu, przekaźniki i pudła rezonansowe. I proszę Państwa, to, co się dzieje w mediach społecznościowych, to jest tak naprawdę rozprzestrzenianie tej patoinformacji, o czym powiedziałem, w taki sposób, w który powiedziałem, że ta struktura ma wpływ, ale do tego bierze się refleksję tych obiektów, które wchodzą w tą interakcję i rolę tych obiektów, jaką to rolę odgrywają te obiekty. I proszę Państwa, no to, co jest, że tak powiem, typowe dla mediów społecznościowych, a jest trudne poza mediami społecznościowymi, to jest to, że w mediach społecznościowych bardzo łatwo jest o te pudła rezonansowe, czyli o tych takich pożytecznych idiotów, którzy po prostu nieświadomie szerzą pewną patoinformację. Tak? I przez to na tą grupę docelową mogą oddziaływać. Jak te pudła rezonansowe nie wystarczą, no to wzmacniamy przekaźniki. Te przekaźniki to mogą być różne. No, trole, tak? Wiemy, że mamy do czynienia z fabrykami troli. Czasami możemy pewne rzeczy zautomatyzować, mamy boty, social boty. I proszę Państwa, ponieważ mam mało czasu, to tam
bym powolutku kończył, podsumuję tak, że na Wydziale Cybernetyki zajmujemy się tym, o czym powiedziałem i nie tylko, bo oprócz sterowania ludźmi czy modelowaniem, jak się steruje ludźmi, w szczególności złośliwie, po to, żeby wypracować metody przeciwdziałania oczywiście, no to zajmujemy się metodami sterowania maszynami, tak? A w szczególności metodami złośliwego sterowania, po to, żeby opracować metody przeciwdziałania temuż złośliwemu sterowaniu maszynami. To jest niezwykle ciekawe i warte teraz na topie, tak? NSA to się głównie zajmuje złośliwym sterowaniem maszynami. Sztuczna inteligencja, adversarial machine learning i tym też na Wydziale Cybernetyki. Ale podsumowując to, co powiedziałem. To, o czym powiedziałem, te modele pełnią funkcję poznawczą, pozwalają nam zrozumieć różnego rodzaju zjawiska. I to mnie interesuje jako akademika, nauczyciela akademickiego, badacza. Ale oprócz tego pozwalają nam rozwiązywać różne praktyczne problemy i ja tutaj wylistowałem, jakie praktyczne problemy ta wiedza o sieciach, o tych modelach sterowania pozwala nam rozwiązywać. W szczególności właśnie pozwala nam prognozować dynamikę rozprzestrzeniania się zjawisk w sieciach, a nawet wpływać właśnie na te zjawiska, czyli sterować tymi zjawiskami. No i tu jest mowa o walce z wirusami komputerowymi, chorobami zaraźliwymi i to przez jakiś czas nas zajmowało, a od pewnego czasu konstrukcja skutecznych strategii informowania, dezinformowania, w tym wpływania na nastroje społeczne, stymulowania wybranych grup do podjęcia lub zaniechania określonego działania. Tym się zajmują również największe ośrodki na świecie, chociażby Facebook. Tu są dwa artykuły z 2012-2013 roku, które pokazują, że takie eksperymenty na Facebooku były prowadzone, żeby sprawdzić, czy można manipulować nastrojami społecznymi, w wojsku powiedziałbym moralami, i czy można pewną grupę zachęcać do tego, żeby poszła na wybory, a inną, żeby nie poszła, a przez to wpływać na wyniki. Te tutaj bardzo twarde badania pokazują, że można. Oczywiście to się w sądzie skończyło, ale mnie to nie interesuje. Interesuje mnie, że to można robić i to niektórzy robią, tak? Nie na syntetycznych sieciach, tylko na sieciach rzeczywistych. Bardzo dziękuję za uwagę.